Dobra, następne. Podaj jedno podobieństwo i jedną różnicę między amylazą ślinową i amylazą trzustkową wynikające z ich właściwości enzymatycznych. Nie mam pojęcia. Jedno i drugie brzmi ohydnie. Ty! Na romantycznej randce. Pozwól mi wymienić z tobą moją melasę ślinową, maleńka. Monika, ty tylko o jednym. Okej, powtórzysz jeszcze te dwa pytania i chyba będzie w porządku. Spoko! W życiu nie wiedziałam tyle o trawieniu, co teraz. A, jak tam ten tajemniczy znalazca? Odzywał się? Nie świruj, mówiłam ci, to poważny facet. Chyba biznesmen, a nie jakiś blokerz dla podjaranych małolat. No to po co by ci ściemniał z tym drinkiem? Na co miał powiedzieć? Na razie laleczko, był uprzejmy i tyle. Poza tym... Halo, mama? No jeszcze trochę posiedzę. No ale co się stało? Dlaczego ty płaczesz? Dobra, zaraz będę, czekaj na mnie, pa. Shit, muszę lecieć. Jezu, co się stało? Rzeźnia w domu. Potem ci powiem, zbieram się. To jak coś, to zadzwoń, słyszysz? O każdej porze. Dobra, dzięki. Ale mam nadzieję, że nie będzie trzeba. Pa. Pa. Monika, telefon! Pa. Pa. Cześć, skarbie. Jak tam? Hej. No właśnie, że średnio. Monia ma jakieś kwasy w domu, chyba ze starym. Zdołowałam się lekko, miałam siedzieć w książkach, ale jestem jakaś nieobecna. Może się spotkamy? Zrobię więcej niż wszystko, żeby poprawić ci nastrój. Gdzie i kiedy? Dzięki, rycerzu. W takim razie za pół godziny w West Side? Już tam jestem. I mam coś dla ciebie. Super jesteś. Pa. Marcin, ty chcesz mnie po prostu utuczyć. I bądź tu romantyczny. Następnym razem kupię ci pudełko płatków. Poczekaj. Hej, gdzie jesteś? Z Marcinem właśnie. No i o co poszło? Opowiadaj. A nie, nie będę ci w takim razie dupy zawracać. Myślałam, że jesteś w domu. Oj, Monika, nie świruj. Wypiję sok i za 15 minut jestem u ciebie. Naprawdę nie ma pośpiechu. Luz. Jutro pogadamy. Na pewno? Tak, nie ma co dzisiaj męczyć. Chyba się prześmie. No to trzymaj się, Monika. No pa. Pomyślałem, że może zgłoszę się po obiecanego drinka. To może chociaż cię odprowadzę. Cześć, Marcin. Możesz dać mi Jelenę sekundę? Niestety nie. Sytuacji może cię zwieść. Uwaga, ile możesz zjeść, ile możesz znieść ze strony otoczenia, które wciąż się zmienia. Starzy, szkoła, miłość, rada. Słońce świeci, jaszczyk pada, a po nim gra dobicie. Wchodzisz w życie, nie do uwierzenia. Daj to wadze do zważenia.